Siemanko, pokażę kolejny strój na faceta. Tym razem jednak nie będzie to taki półtorej godzinny tasiemiec. No, następny może już zrobię strój dla babki. Co tu jeszcze? No, glicza tu. No, nie potrzebujemy masek świątecznych i nie będziemy musieli usuwać naszej drugiej postaci. Tym bardziej jest to bez Wizarda, dlatego działa na Xboxie. Tak, no potrzebujemy tutaj fioletowe jogery na facecie. Można je zdobyć na tej misji cenny ładunek. Trzeba ją tam odpalić, stroje tematyczne, uruchomić, pospamować chwilę w prawo poświetlanie ubrania i poczekać, aż nas wyrzuci z sesji. Wtedy zdobędziemy sobie jogery. Albo ktoś ma, no to już ma z reżyserskiego, to może mieć z reżyserskiego. Ja to akurat mam jeszcze z Wizarda, no to wykorzystam te, bo mają przynajmniej tą jeszcze blachę, plakietkę i AA. Tu jeszcze pokażę na facecie. Pierwsze 4 sloty na ubrania mam puste, bo tyle będę potrzebował. Przechodzimy teraz na drugą postać, no i tam będziemy już ją odpowiednio ubierać. Fajna sprawa z tym glitchem, bo no nie każdy ma maski świąteczne na drugiej postaci. Teraz można zrobić tego glitcha bez tych masek. No ale jest zasada ta sama. Tak samo jak tam potrafiły zniknąć nam stroje, tak tutaj też potrafią poznikać nam stroje. No, ale jak zrobimy raz strój, zniknie nam, to już drugi raz nie ma co go robić. Zrobimy inny strój i już nam nie znika, no to wtedy on już nam nie zniknie. Dobra, ja tu na babce jeszcze mam już uszykowane komponenty. Pokażę tylko, co założyć. I strój numer 1. Dwa, trzy i cztery. Musimy zrobić aż cztery stroje, żeby tam zrobić jednego. I tak, wchodzimy w topy, dopasowane marynarki. Tu zakładamy marynarkę numer 10. Teraz w kurtki sportowe. I to będzie kurde, któraś od dołu, taka zielona pikowana. Sorry, kurtki taktyczne i ostatnia. Następne będą te sportowe. W akcesoriach, no że ja tu mam plakietki i AA, to muszę założyć te eleganckie dwutonowe kolczyki. Jeżeli nie macie blachy, nie musicie wcale tych kolczyków zakładać. Buty to muszą być zwykłe buty numer 33, ja tu z przyzwyczajenia kurwa już założyłem te trampki do dołączenia. Spodnie sportowe to są te pierwsze i jeszcze rękawiczki to są te czwarte, jasnozielone taktyczne. Że tu buty za chwilę poprawię, nie zwracajcie uwagi, że założyłem te trampki, no to mówię z przyzwyczajenia już kurwa wsadziłem trampki. Zaraz pokażę, które buty założyć, żeby się nie pieprzyć. Teraz strój numer 2. To tylko zmieniamy mu tutaj, podchodzimy do topów, kamizelki motocyklowe i to jest jakaś połatana szara, tam zaraz będzie widać. Kamizelki motocyklowe, luźna, zszywana pozycja, chyba 50, nie zauważyłem. Rękawiczki to samo, buty to wszystko zostaje bez zmian, ja tu tylko... Aha, i wchodzimy w interakcję, ekwipunek, pancerz, zakładamy ciężką
ciężki pancerz, tą zieloną kamizelkę kuloodporną. To tylko sprawdzam te kolczyki, czy mi nie znikają. Nie założę na jeden strój, to już mi dalej blacha się nie będzie przenosiła. I strój zapisujemy jako własny, a drugi. Tu idę poprawić właśnie te buty, które zjebałem na początku. To buty, numer to jest 30 albo 33, czarne znoszone. Czy czarne rozwiązane? Czarne rozwiązane. Numer 33. Dobra, nadpiszę sobie ten strój i lecimy z następnym. Rękawiczki, wszystko jest. Sprawdzam właśnie, bo mówię, no przez te buty, a czasami mogą zniknąć te kolczyki albo coś. No dobra, teraz strój numer 3. I tutaj też z powrotem zakładamy teraz tą dopasowaną marynarkę, pozycja numer 10 i przez interakcję pancerz też dajemy na ciężki pancerz. Wyjdzie nam tutaj taka czarna kamizelka, jak widać, że ją mam na plecach założoną. Czyli buty bez zmian. Czarne rozwiązane. Dopasowane marynarki. Numer 10. Interakcja, ekwipunek, pancerz i pokaż na ciężką kamizelkę. Rękawiczek, butów tu nie zmieniamy, ja tam te tylko kolczyki tu nadzoruję, kurwa, bo... O. Dobra, teraz ostatni już strój, numer 4, no to to już będzie dodawanie pasa policyjnego, nie wiem jakie tam... Wszystkie są. Są już kilka rodzajów tych pasów. Kurtka robocza, brzoskwiniowa, chyba rozpięta. Inna kamizelka, koszulka z dozbrojenia. Tam ostatnia daje inny pas. To, co ja tu założę, daje inny pas. Także no, pasów jest kilka do wyboru. Ja tu wchodzę właśnie w kurtkę i sportowe. Tutaj na tym pasie jest tylko pistolet. Co to miało być? Kurtki sportowe. Numerek 99, zielona, pikowana. Teraz koszulki z dozbrojenia, no i tu różne pasy, no. Ta, którą ja założę, daje taki pas, ostatnia daje inny, ale to też wtedy chyba trzeba tą właśnie brzoskwiniową kurtkę założyć. A ja zakładam tą tutaj, numer 22 ja założę. No i też przez interakcję muszę ustawić na pokaż ten ciężki pancerz. Niebieska, pikselowa, z podwiętymi rękawami. Akcesorii, ekwipunek, pancerz i ustawiam ciężki. Ciężką kamizelkę. No i strój zapisuję też jako własny. A rękawiczki, no to wszystko jest. Rękawiczki, sprawdzam kolczyki. Mówię, te kolczyki, jak nie macie
plakietki na facecie na tym stroju, na joggerach fioletowych. To nie musicie wcale ich tu zakładać. Dobra, stroje mamy zapisane, teraz najlepiej jeszcze wymusić zapis gry zmianą stroju, czy tam spadachronem, czy oddycharką, niech zakręci się to żółte kółko i wtedy opuszczamy online'a. Po prostu idziemy na fabułę. Quark fish, please don't. No i dobra, i teraz tutaj zrobię wstawkę z Xboxa, żeby nie było, że nie działa na Xboxie. Tylko, że tu wtedy głównie Xbox będzie potrzebował albo netcata, albo zrobi sobie hotspot z telefonu, połączy się konsolą z telefonem i będzie musiał wyłączyć nie hotspot, tylko dane komórkowe. A netcatem, no to odciąć tamten internet tą ikonką Wi-Fi. I to działa zarówno jak dla Xboxa, tak i dla PS4, to co teraz tu pokażę. A dalej będę kontynuował metodę dla PS4. Już tylko dla PS4. Czyli tak, jesteśmy na fabule. Dajemy... Aha, no i tu dobra, ta wstawka z Xboxa. Byłem online, no tu akurat inne... klip, no ale metoda jest ta, którą pokazuję, czyli tam zapisałem te stroje na babce, które mają przejść na faceta, opuszczam online'a i dajemy wtedy start online, zagraj w GTA online, sesja dla zaproszonych. Jak potwierdzimy ten komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć do sesji, jak tylko zobaczymy w prawym dolnym rogu żółte kółko zapisu, od razu wyłączamy dane komórkowe albo tym netcatem ten Wi-Fi. Ja tu pokażę okienko z telefonu włączone, dane komórkowe włączony, hotspot, daję start online, zagraj, sesja tylko dla zaproszonych. Jak potwierdzę ten komunikat, zobaczę żółte kółko, od razu wyłączam dane komórkowe. Było kółko, wyłączyłem internet. Teraz wyskoczy komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry dla postaci numer tam którejś. Włączam internet, potwierdzam pierwszy komunikat, potwierdzam drugi. I już mnie ładuje na online. Teraz PS4. PS4 na podwójne kliknięcie ustawia sobie, wchodzi w galerię, jakiś nagrany wcześniej klip, klika options, najeżdża na przytnie, ustawia to na podwójne kliknięcie guzika PS i robi to samo. Daje start online, zagraj w GTA online, sesja dla zaproszonych. Potwierdza komunikat, jak tylko wyskoczy w prawym rogu, pokaże się żółte kółko, dajemy dwa razy PS-a i klikamy te A, X, 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 żeby tam wszystko potwierdzać. Żółte, dwa razy PS, X, 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 zawiesiłem aplikację i wracam z powrotem do gry i potwierdzam ten komunikat, potwierdzam następny. No i ładujemy już na sesję, nie tą babką, którą byłem, tylko facetem, na który właśnie strój przenoszę. I tu tak jak samo już Xbox i PS4. Załaduje nas na sesję. Idziemy jeszcze raz do wyboru. Wtedy idziemy na do pokoju wyboru postaci. Nasza postać będzie miała napisane na tej tablicy policyjnej błąd. To ją wybieramy. No to babkę, której nie udało nam się teraz wczytać. Tam pisze błąd. Wybieramy ją z powrotem i wczyta nas z powrotem i tak facetem, to tak jest jak z tym glitchem na te apartamenty, który cały czas działa, tam można, mówię, po 1,5 miliona sobie skroić
w prosty sposób, bez żadnych limitów sprzedaży. Teraz tak, tu mamy te fioletowe joggery, zakładamy sobie jakiś top wyścigowy, który przeniesie nam rękawice te wyścigowe do wyboru. Nie musicie zakładać tych, co ja, możecie sobie dać inny kolor. Te najbardziej tu chyba pasują pod fiolet. Chyba, że są jakieś inne, tam dalej nie przeglądałem. Teraz odpalamy szemrane gogliny. A, pokażesz interakcja, strój 1, 2, 3, 4, czyli te z babki już mam tutaj na facecie. Ale żeby ich użyć, no właśnie trzeba wszystko zrobić na szemranym glinie. Czyli odpalamy szemrane gogliny, stroje ustawiamy posiadane przez gracza. Zapraszamy czy znajomych, czy randomów, tam stale ktoś robi stroje. Dobra, uruchamiamy sobie tą sesję. Teraz, że tu robiliśmy 4 stroje jako 1, 2, 3, 4, to będziemy klikać 4 razy D-pad w prawo. Czyli najeżdżamy na stroj. Raz w prawo, dwa w prawo, trzeci raz. I czwarty to już jest ten pas. Dajemy gotowy. I tutaj zakładamy czy tam oddycharkę, czy kurde okulary, czy słuchawkę LCD przez interakcję i zwyczajnie przez telefon opuszczamy tą misję. Strój zapisujemy wtedy już jako własny, możecie go sobie tam ozdobić jakąś jeszcze maską, czy czapką, czy hełmem, czy zależy kto, co tam ma. No ja tu jeszcze raz wbiję na szemranego, zapiszę strój, wbiję jeszcze raz. No i ja mu tu dodam te właśnie naklejki z tych, to są chyba stroje wyścigowe, z tych stroi wyścigowych. Akurat ja tu sobie zrobiłem taki magic slot, który z tymi naklejkami i na tym magic slocie mogę łączyć właśnie każdy strój. No dodawać je na każdy strój. Jednak tego raczej wam już nie nagram, nie pokażę, bo to byłoby znacznie dłuższe jak tamten 90-minutowy film. Ściągamy tę słuchawkę, czy co tam zakładaliśmy. Strój zapisujemy jako własny, no i możemy go, mówię, ozdobić. Czy tam maskami, czapkami, hełmami, kurde, no jest tego, żeby mu na ten łeb założyć, że to szok. No to byłby już praktycznie gotowy. No ja tu właśnie jeszcze mówię, idę ozdobić go sobie tymi naklejkami. A w najbliższym czasie zrobię jakiś strój, tym razem już dla babkę, no bo kopiowania no nie będę nagrywał w kółko to samo. No działa ten baza bunkier, czy to z automatem, czy z tym murzynem tam koło sekretarki. To działa, działa to co pokazywane było z tym na misji od pani Baker. Też działa, gliczny apartament też działa, no to nie ma co tu nagrywać. Kopiowania od znajomych też działa, że trochę poświęcę się teraz chyba strojom. Dobra, do następnego, elo.
Thank you.